Serdecznie witam wszystkich zebranych na dzisiejszym pierwszym ogólnopolskim przeglądzie chorób lekarskich. Proszę Państwa, jestem sam skremowany, dlatego że taka inicjatywa, takie przedsięwzięcie jest po raz pierwszy organizowane w Polsce i akurat przypadło w udziale, aby to zorganizował Ostrów. O oficjalne otwarcie i powitanie zaproszonych gości poproszę prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, doktora nauk medycznych, mojego przyjaciela Krzysztofa Kornera. Najpierw chciałbym podziękować władzom powiatu i miasta Ostrów za wszechstronną pomoc, jakiej nam tutaj udzielono, za możliwość pośpiewania przepięknej synagodze, no i za tą salę. Państwa serdecznie witam panią wiceprezydent miasta Ostrowa. No i teraz będzie problem. Panią Marlenę Maląg. No i jednak bez okulistów się nie ma. Serdecznie witam pana wicestarosta ostrowskiego. I co, będzie kłopot? Pana Dariusza Wapniczaka. Już jest dobrze. No i witam przyjaciela, kolegę, przewodniczącego Rady Miasta, pana doktora Jarosława Wisieckiego. Państwa, pomoc miast. Kogoś jeszcze pominąłem. No bo Wiesiu uciekł, tak wystawił mnie i zawsze tak robi. I teraz panią wiceprezydent już witałem. Państwa, z powodów rodzinnych nie mógł przybyć prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, pan dr Hamankiewicz, choroba w rodzinie. Reprezentować go będzie członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, pan dr Stefan Sobczyński. Proszę Państwa, zapraszaliśmy prezesów wszystkich izb. Ja ich w pewnym sensie rozumiem, bo my za tydzień znowu mamy wyjazd i w końcu żony i mężowie nie wytrzymają. Natomiast cieszę się, że gościmy ekipę Opolskiej Izby Lekarskiej na czele z panią dr Martą Chaparowską. Marta już się pokazała, oni też niedługo dołączą do rodziny uralnej. Też tworzą chór przy Opolskiej Izbie Lekarskiej. Izba mi blisko, bo jestem w Polanie z Urocego. Państwa serdecznie witam naszych sponsorów. Oprócz pomocy miasta i starostwa, pomocy przy tym przedsięwzięciu udzieliły konsorcjum Kras Savoy i firma Tamal. Witam pana Dominika Dybkę i pana Macieja Karbowiaka. Państwa, pomocy, jak zwykle niezawodny Interpolska. Pan prezes Szulik z powodów rodzinnych nie mógł przybyć. To samo pan dyrektor Hilary Nowak. Witamy pana Ryszarda Kościelniaka, który opiekuje się lekarzami w Ostrowie. Ze względów rodzinnych sponsoringu odmówić nie mógł również Intermarché. Witam serdecznie pana dyrektora Marka Perugę wraz z małżonką. Sponsor firma DSA w bardzo mocnej reprezentacji, ale oni się będą państwu w przerwie sami przedstawiali. Dziękuję bardzo za wsparcie. Proszę państwa, rok temu taka mała blondynka zaczepiła mnie na parkingu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i mówi: panie prezesie, tak mi po głowie chodzi, że może by tak zrobić festiwal chórów medycznych. Państwa, im bardziej wariacki pomysł, tym bardziej mi się podoba. No i mamy. Nie miałem cienia wątpliwości, gdzie to należy zrobić. No bo taki jeden tutaj obecny Wawrzyniak ciągle mówi: wiesz, jaką my mamy synagogę, wiesz, jaką mamy synagogę. I w końcu sobie utorowałem ten pomysł, że jest w Ostrowie synagoga. Mówił, to ma. Chciał, to zrobił. Państwa, oddaję w tym momencie już scenę muzykom, bo ja mogę długo i namiętnie gadać. Nasz dzisiejszy koncert poprowadzi pani redaktor Alina Kurczewska, która od wielu lat propaguje muzykę w Radiu Merkurym. Państwa, dziękuję również za objęcie sponsoringiem medialnym. Cztery instytucje.
instytucje, które zgodziły się być razem z nami. Dziękuję. Pan doktor Stefan Sobczyński ma pewne zobowiązania wobec prezesa, więc szefowi się nie będę narażał. Witając bardzo serdecznie Państwa, władze miasta, prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, prezesa delegatury i szanownych Państwa, przede wszystkim muzyków, dzisiejszych bohaterów. Chciałem w imieniu prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza przeprosić przede wszystkim, że nie mógł widzieć Państwa i brać udziału w tym wspaniałym koncercie, ale skierował list do prezesa Krzysztofa Kordela, prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, pisząc: Szanowny Panie Prezesie, bardzo dziękuję za zaproszenie na pierwszy ogólnopolski festiwal chórów lekarskich organizowany w ramach polskich koncertów lekarzy. Ze względu na moją nieobecność spowodowaną sytuacją losową, zwracam się poprzez Pana Prezesa do wszystkich osób występujących w sali koncertowej Ostrowskiego Domu Kultury z wielkimi wyrazami uznania, z podziękowaniem za chęć wspólnego śpiewu przekraczającego granice miast i codziennej mobilizacji w koncertowaniu na terenie izb lekarskich w całej Polsce. Integracja lekarzy i lekarzy dentystów poprzez połączenie rodzajów sztuki medycznej, do której zostaliście Państwo powołani, ze sztuką muzyczną i sztuką słowa, to ogromna satysfakcja i radość dla samorządu lekarskiego. Jak powiedział Ludwig van Beethoven, każde doskonałe dzieło sztuki jest moralnym postępem ludzkości. Jestem przekonany, że tegoroczny pierwszy festiwal, a zarazem trzeci koncert, będzie takim moralnym postępem, a ja życzę, żeby Państwa jedność w sztuce trwała jak najdłużej. Z poważaniem, Maciej Hamankiewicz. To jest jeszcze prezent Naczelnej Rady Lekarskiej, także chciałbym Państwu pokazać, Panu Prezesowi na ręce. Za wspaniałe powitanie. Witam Państwa. Ja przyznaję szczerze, że mogę powiedzieć z absolutną odpowiedzialnością jedno. W Ostrowie czuję się jak w domu. Jestem z tym z miastem związana nie tylko poprzez to, że docierają tu dźwięki Radia Merkury, ale poprzez Jadwigę Jankielewicz, Festiwal Chanterelle, poprzez chóry nauczycielskie pana Jerzego Wojtaszka, poprzez wiele działań, które tu się toczą i dzieją. I przyznam Państwu szczerze, że ogromnym zaszczytem jest poprowadzenie dla mnie dzisiaj tego koncertu w sali, w której jeszcze w Ostrowie nie byłam, chociaż wielokrotnie tutaj już z Państwem się spotykałam. A dzisiaj okazja rzeczywiście niezwykła. I mogę powiedzieć również jeszcze jedno, że jest wiele zawodów i wiele osób posiada wspaniałe pasje, ale w wypadku chyba najbardziej zapracowanych ludzi w Polsce na pewno, ale i także chyba poza krajem, lekarzy, poświęcanie wolnego czasu muzyce darzy wyjątkowym sentymentem i wyjątkową estymą. Bo to dla muzyki znajdują Państwo czas poza tym, co robią na co dzień. Wiem, że zespoły, które dzisiaj wystąpią, to są chóry na ogół dość młode, bo Państwo zapewne śpiewali kiedyś w zespołach o pięknych tradycjach, bo taką tradycję mają w naszym kraju chóry medycznych akademii. Ale chóry izb lekarskich to twory nieco młodsze i przed nimi przyszłość, chociaż Państwo już nie jesteście studentami, ale ja myślę, że te zespoły, które nakreślają swoją historię
od kilku lat mają naprawdę przed sobą długą drogę. Staż zespołów, które dzisiaj wystąpią, różny, od olsztyńskiego najstarszego poprzez te młodsze, ale łączy wszystkich jedno – pasja. Pasja do muzyki, o której przecież mówiono, że zaczyna się tam, gdzie kończy się słowo. Adam Nessel powiedział piękne zdanie. Muzyka to naprawdę mocny narkotyk. Może cię zatruć, podnieść na duchu i sprawić, że się rozchorujesz, nie wiedząc dlaczego. Państwo jako lekarze pewnie doskonale wiedzą dlatego, dlaczego? Ponieważ także Claude Debussy twierdził, że życie bez muzyki byłoby pomyłką. Trzeba raz dotknąć, trzeba stanąć koło kolegi, trzeba poczuć ten dreszcz emocji, mieć świadomość, że coś wyszło, a żeby mieć ten moment w sobie i ten bakcyl w sobie, że ja chcę i również jako muzyk ofiarować coś innym. Pani Justyna Chełmińska wybrała kompozycję, która jest takim synonimem muzyki rosyjskiej, dzisiejszej. Igor Matwienko to właściwie pop artysta, ale który raz spotkał się z chórem Aleksandrowa i zaśpiewał taką bardzo patriotyczną pieśń Koń. Kiedy wyjdę z koniem na pole, uroki krajobrazu zobaczę i wyrażę miłość do mojego kraju, do Rosji. No cóż, każdy ma prawo przecież kochać swój kraj, a muzyką można wyrazić to najgłębiej. A więc przed Państwem chór kameralny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i Justyna Chełmińska. Zespół Trzylatka, czyli zespół KAMES z Śląskiej Izby Lekarskiej prowadzi Dorota Dziełak-Szczepan. No i chór może się na przykład poszczycić nagraniem hymnu, który dokonał dla Śląskiej Izby Lekarskiej. Więc po De Marcin, From Divi Dreams di Marino. Tę kompozycję zespół zaprezentuje Stowarzyszeniem Fortepianu. Chór Śląskiej Izby Lekarskiej. Zapraszamy.
zapowiadając następny chór, powiem, że w tym towarzystwie to może nie staruszek, ale bardzo dojrzała osoba. Profesor Ryszard Handke, prowadząc chór Pomorskiej Akademii Medycznej, założył również w 1998 roku chór Remedium. No i tango, skoro taka trochę mamy do czynienia z klimatem z drugiej półkuli, tanga argentyńskiego nie może zabraknąć. Juan de Dios Liberto Caminito, tu uwaga, pan profesor wcieli się jeszcze w jednym wykonawcą, nie tylko dyrygentem, proszę dobrze zaobserwować. A także muszę przypomnieć to zdanie Carlosa Saury, którego państwu już pewnie mówiłam, że przetańczyć tango to jak opowiedzieć życie. W tangu jest wszystko, jest pasja, jest miłość, jest zdrada, jest dramat. To będzie, zdaje się, tango, w którym zakochani wyrażają sobie miłość, a więc sympatyczne, ale taka jest uroda tego tańca, który przybrał potem wspaniałe formy instrumentalne. Przed państwem chór Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, Remedium pod dyrekcją profesora Ryszarda Handke. Melodia ludowa z Istrii. Chór Okręgowej Izby Lekarskiej z Warszawy, Medicantus i Beata Herman. Zapraszamy. Dali, 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 dali
No i trzecia postać, bardzo ważna dla naszej kultury muzycznej. Bardzo wielu dyrygentów mówi o tym, ja spotkałam się osobiście też z takimi uwagami, że gdy polskie chóry śpiewają za granicą utwory Wacława Szamotu, utwory Mikołaja Zieleńskiego, to patrzą na zespoły, na dyrygentów, słuchacze i mówią, wyście mieli taki renesans, wyście mieli taki barok? Okazuje się tak, proszę Państwa, przecież zarówno Zieleński, który drukował w Wenecji, jak i Szamotulczyk drukujący w Norymberdze, czy wreszcie Grzegorz Gerbazy Gorczycki, jak to pięknie profesor Szwajkowski opowiedział o nim, ostatni wielki talent polskiego muzycznego baroku. Teolog, filozof, w Krakowie działał, tam przez wiele lat był związany z Wawelem, ale działał także jako pedagog, w ogóle taki szeroki umysł. No i wspaniała muzyka spod jego pióra wychodziła, muzyka prezentowana przez wiele zespołów, chociażby jego kompletoria. To ważne, że przypominamy naszych rodzimych kompozytorów. Tota Pulchra es Maria, chór z Białego Stoku i pani profesor Bożena Sawicka. Tu gloria, gloria Jeruzalem, tu gloria, gloria Jeruzalem, tu gloria Jeruzalem, tu gloria, 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 gloria Jeruzalem, gloria, 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 gloria Jeruzalem. Podczas dzisiejszego koncertu zaczniemy kierować się ku piosenkom, ku sławnym tematom. No jak tu nie jechać, może nie przyjechać do Ostrowa, Wasowski Przybora i chór Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej z Olsztyna, profesor Ryszard Handke. Tylko widz, unika, a to leży, leży.
zaczyna kolejna przygoda z muzyką, bowiem od 2006 roku istnieje przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej zespół kameralny Operacja Muzyka, prowadzony przez Dobrochnę Martenkę. Właśnie tworzą go lekarze, osoby, które z muzyką miały do czynienia, ale dzisiaj już są zupełnie związani z innymi zawodami. Jednak ta tęsknota do wyrażania emocji na żywo pozostaje. I w ten sposób dzisiaj, podczas dzisiejszego koncertu, próbowano połączyć wspólnie siły, a więc zespołów i orkiestry. No i temu właśnie momentowi, tej scenie towarzyszy bardzo melodyjny temat, skomponowany notabene przez Vangelisa. Ten temat opracowała pani Justyna Chełmińska, która za chwilę poprowadzi zespoły, poprowadzi tę niespotykaną orkiestrę i chór lekarski, ażebyśmy mogli wspólnie powiedzieć sobie muzycznie do widzenia. Nie wiem, nie mogę mówić w imieniu organizatorów, ale jestem przekonana, że to do widzenia będzie na rok, może na kilka miesięcy, może na jakiś czas, ale zatęsknią Państwo do tego spotkania z muzyką, tym bardziej, że słyszałam, iż bardzo dużo dostarczyło Wam wiedzy i radości, także spędzenie czasu w Ostrowie Wielkopolskim, nie tylko podczas koncertów, ale także podczas warsztatów, które wypełniły dwa minione przedpołudnia. A więc czas na tytanów lekarzy polskich. I pani Justyna Chełmińska. Thank you.
Państwo, jeśli Państwo pozwolą, chciałbym serdecznie podziękować za to, że oni znaleźli chwilę czasu wśród dyżurów, kolokwiów, specjalizacji i zechcieli tu przyjechać. Podziękujmy. Że ten pierwszy raz już został zrobiony. W Poznaniu grała po raz pierwszy Polska Orkiestra Lekarska. W Poznaniu jest operacja muzyka. W Poznaniu spotkały się wszystkie sześć wielkopolskie. Przepraszam, to skąd myślę. Myślę, że to nie koniec. Jeszcze coś wymyślimy. Państwa, lekarze sobie podziękowali. Ja Państwu także serdecznie dziękuję za miły wieczór, ale czas na gospodarzy. Chciałabym zaprosić na scenę pana przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Jarosława Lisieckiego. Szanowni panie prezesie, drodzy państwo, tak pięknie pan doktor powiedział, nawiązał do tej historii, mi się przypomniał, zasnyka jeszcze jeden cytat a propos historii i kultywowania tradycji. Ale nie depcz się przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonale wznieść. To Adam Asnyk z pobliskiego Kalisza. A teraz wracając na ziemię ostrowską. Chcę przywołać cytat, który powiedziała pani redaktor Alina Kruczewska. Zawsze mile widziany gość w naszym mieście z Carlosa Zaury o tangu. Że tango wzbudza tak wielkie namiętności, w tangu jest wszystko, w tangu jest miłość, namiętność, po prostu wszystko. Ja myślę sobie, że tak samo jest z naszym miastem. Szanowni Państwo, w naszym mieście jest miejsce na wszystkie rodzaje muzyki. Te, mam nadzieję, piękne sale, które się Państwu spodobały, synagoga i sala Ostrowskiego Centrum Kultury, jest to efekt wieloletnich starań ostrowian, władz samorządowych o to, aby docenić miłość do muzyki, miłość do Ostrowa. Sam się zastanawiam, kiedy to się zaczęło. Czy wtedy, kiedy Chopin był gościem księcia Radziwiłła w niedalekim Antoninie, akurat trwa, jak Państwo wiedzą, chopinowska jesień. Czy może wtedy, kiedy przy żyjących jeszcze Ostrowianach na fortepianie grał Krzysztof Komeda, absolwent tutejszego Alma Mater, późniejszy student Akademii Medycznej w Poznaniu, późniejszy laryngolog, którego parę lat temu obchodziliśmy tu w Ostrowie, też między innymi wspaniałym koncertem, tragiczną 40-lecie jego tragicznej śmierci. I tak sobie myślę, że dobrze się stało, że właśnie Państwo zawitaliście do Ostrowa. Bo oprócz jazzu, oprócz muzyki poważnej, są tu wspaniałe chóry, jest wspaniała muzyka kameralna, jest muzyka dawna. Myślę, że powiem w imieniu wszystkich ostrowian, lekarzy, władz samorządowych. Dziękujemy Państwu za przybycie i zapraszamy. A teraz kończyliśmy festiwal Tytanami i puchar dla Tytanów. Puchar dla chóru warmińsko-mazurskiej Izby Lekarskiej. Medycyna, muzyka. Wyróżnienie za najdłuższy staż śpiewaczy wśród chórów lekarskich. Ach, jak to zabrzmiało. No przecież zaczęliście. No to teraz już jest. Proszę Państwa, mam nadzieję, że ci, którzy zdecydowali się odpowiedzieć na nasze zaproszenie i przyjść tutaj, nie żałują tego. Myślę, że tych imprez muzycznych w planie jeszcze kilka mamy. Proszę Państwa, jakoś nigdy Izba Lekarska nie czciła 11 listopada. W tym roku postanowiłem to zmienić. Jeszcze miejsca dokładnie nie ma, ale zapraszam Państwa na koncert Pawła Arkisza w Poznaniu. Państwo, no oczywiście, orkiestra też zagra w Poznaniu. Trzeci koncert Polskiej Orkiestry Lekarzy 21 października.
I jeszcze coś wymyślimy w listopadzie, a na grudzień to pewnie jakieś kolędy, albo jeszcze one znowu coś wymyślą. Jezus, ja się już boję. Proszę Państwa, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za przybycie i mam nadzieję, że to nie jest ostatnie spotkanie. Dziękuję bardzo.